W centrum Wałbrzycha jest wciąż wiele lokali do wynajęcia. Większość obiektów jest w rękach prywatnych właścicieli, którzy dyktują warunki i mają własną politykę cenową. Tak tłumaczy sytuację asystent prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień. Centrum Wałbrzycha zmienia się i widać to gołym okiem. Powstaje coraz więcej miejsc, gdzie można napić się dobrej kawy czy zjeść coś z przyjaciółmi. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele miejsc nadal pozostaje niezagospodarowanych. Kartki z napisem do wynajęcia nie są rzadkim widokiem. Jest to problem, którego podłożem jest bardzo wiele czynników. Już wiemy na pewno, że głównym z nich jest sprzedaż tych lokali w latach 90., kiedy to osoby prywatne w dość dużej ilości wykupiły te obiekty. Mówimy głównie o obiektach handlowych tak naprawdę, o witrynach, sklepach, o tych wszystkich lokalach, które de facto pełniły wcześniej funkcję handlowo-usługową. Taka też funkcja ich powinna być utrzymana. Jednakowoż osoby, które są właścicielami tych lokali, mają własny pomysł na prowadzenie biznesów albo na nieprowadzenie tych biznesów, a dzierżawę tych lokali. Jak przyznaje Arkadiusz Grudzień, władze gminy nie mają na to wpływu i nie mogą zmienić polityki prywatnych właścicieli. Mimo to działania na rzecz ożywienia centrum są regularnie prowadzone. Nasze działania, które wiążą się z tym, aby ożywić Śródmieście, będą modyfikowane. Temu również będzie służyła debata, którą zamierzamy rozpocząć wkrótce z mieszkańcami. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich do tego, aby postrzegać Śródmieście troszeczkę inaczej niż taką dzielnicę, w której dzieje się coś od 7:30 do 15:30. Przede wszystkim musimy rozmawiać z ludźmi, z właścicielami nieruchomości, z tymi, którzy mogliby w Śródmieściu zamieszkać, z tymi, którzy chcieliby tu prowadzić biznes. Asystent prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień przyczyn niezagospodarowania lokali handlowych w centrum upatruje także w sprzedaży internetowej, która jest coraz bardziej popularna. Obserwowaliśmy to, że rynek handlu jest wysysany przez duże markety, przez sklepy wielkopowierzchniowe, przez galerie handlowe. Teraz ten problem zaczął dotyczyć także ich, bowiem cała sprzedaż przenosi się do internetu. Coraz mniej osób jest zainteresowanych takim zakupem bezpośrednim. W związku z czym z tym problemem, z którym borykali się sklepikarze i osoby, które handlowały wcześniej, chociażby na terenie Śródmieścia, teraz dotyka właśnie tych obiektów, o których mówiłem przed chwilą. Internet staje się tym miejscem, gdzie chcemy kupować. Rewitalizacja Śródmieścia już się rozpoczęła. Mieszkańcy mieli już okazję przedstawić swoje sugestie. Teraz czas na zmiany.